Jeśli nie ma. Tak? A, przepraszam bardzo, bo nie widzę tam, co tam się dzieje za drzwiami. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja miałbym takie pytanie. No, wszyscy, no, przynajmniej duża większość, tak, jak tu jesteśmy, tak, no i również nie tylko, mamy świadomość wielu niekorzystnych zjawisk towarzyszących naszemu uczestnictwu w projekcie Unii Europejskiej, tak? Tak, która, jak pan redaktor wielokrotnie wspominał, służy tak jest narzędziem hegemonii Niemiec, tak? Europie, przepraszam, tak? Nie jest moja nawet opinia, tylko opinia osoby. Przepraszam, że tak panu podam słowo, bo nie chcę się strolić w cudze piórka. To jest opinia osoby, która no nieporównanie bardziej ode mnie była właściwie, już nie żyje. Tak jest, to ona mówiła, że Unia Europejska jest narzędziem niemieckiej hegemonii. Ja się z tą opinią tylko zgadzam. Proszę bardzo. Tak, i właśnie no, w obliczu takiej sytuacji, tak, kiedy no, właśnie z różnych tutaj stron, tutaj tak, różne tutaj na nas są przeprowadzane eksperymenty, tak, przez Unię Europejską, tak, tam no tutaj nam stręczenie, tak, marksizmu kulturowego, tak, gejszaftacja, cały ten porządek polityczno-prawny, który sprawia, że no, jesteśmy takim peryferyjną gospodarką, tak, i, no, i w zasadzie mamy w wielu sprawach nasze potencjały narodowe są związane, tak. Czy widzi pan możliwość przy zachowaniu procedur demokratycznych odstąpienia, wyjścia z tych właśnie struktur? I kolejne pytanie, takie, nie wiem, czy może bardzo związane, właśnie biorąc pod uwagę tak, częściowe czy całkowite, znaczy no, tak, powodzenie projektu Międzymorza, tak, czy mielibyśmy możliwość takiego dążenia do, no może nie od razu mocarstwowości, ale może prowadzenia takiej, jak to się mówi, polityki regionalnej, nastawionej na nastawionej na właśnie takie historyczne i też taka polityka wracania do korzeni, tak? Ja może taki publicysta, politolog, zresztą dość powszechnie znany, tak? Mariusz Fangs-Kolonko sformułował taki według niego taką czteroetapowy proces, z którego mielibyśmy dążyć do powrotu do korzeni, jeśli chodzi o okresy wschodnie Rzeczypospolitej, tak? On tam że tak, że miałoby wiadomo zawrzeć na początku obecność mniejszości etnicznej, tak? Tam jakaś jest, tam znikoma może i tam częściowo taka jest nieaktywna, ale jest. Kolejne to klimat polityczny, tak? Jakiś jakby tam był sprzyjająca atmosfera, tak? Następnie właśnie niezadowolenie społeczne wynikające i na końcu zachęta ekonomiczna, czyli na przykład jakieś tam zielone karty Polaka, tam jakieś tam takie zachęty, tak, które miały doprowadzić w sprzyjającej okoliczności do na przykład plebiscytu i stworzenia, można powiedzieć, no na przykład tych terenów, to oczywiście jest pewna kwestia, tam linia Kercona, tam z Lwowem, czy tam jakoś tam właśnie tych terenów włączenie pod polską kontrolę, taką może jeszcze niekoniecznie polityczną od razu, ale taką, żeby tam właśnie było silne polskie lobby polityczne i żeby zapoczątkować ten właśnie taką politykę powracania do korzeni, tak, narodu. I ostatnie króciutkie pytanie, jaki pan miałby remedium na, albo pomysł, aby wyeliminować dominującą rolę w polityczną, aż bardzo ważną, no, starych kilkutów, tak, w naszym nieszczęśliwym kraju? No, to zacznę od tego ostatniego. Proszę pana, są dwie możliwości. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No nie ma trzeciej możliwości, nie ma. A jedno i drugie jest bardzo trudne. Jedno i drugie jest bardzo trudne. Druga sprawa to te kresy wschodnie i te. Niech się pan nie gniewa, ale jeśli to pan Kolonko tak sformułował, jak pan to mi przedstawił, to wydaje mi się to pomysł całkowicie fantastyczny, a nawet niebezpieczny. Bo co to oznacza, gdyby Polska nawet stopniowo, bo to tam te inne kierownictwo tych innych państw.
bo to wszystko ze spotkaniami pokojowymi. Tak, tak, o, proszę pana, to tak się mówi, to środki, utrzymanie takiego procesu w granicach środków pokojowych wymagałoby jednego warunku ze strony tych państw, które chcielibyśmy w ten sposób zoperować. Mianowicie, żeby całkowicie, znaczy, żeby przestały być spostrzegawcze. To jest warunek bardzo trudny, właściwie niemożliwy do spełnienia. Bo tam cokolwiek byśmy o nich nie powiedzieli, to oni też są spostrzegawczy i natychmiast by się zorientowali, co, jaki byłby skutek. Ano taki, że jeżeli by mieli alternatywę taką, że my im chcemy zrobić coś takiego jak w Kosowie, powtórzyć im Kosowo, tylko na znacznie większą skalę, albo w Katalonię, to po prostu doprowadziłoby to, wie pan, do jednej rzeczy, do jakichś takich, nie wiem, nawet trudno mi sobie wyobrazić, represji wobec polskiego żywiołu tam, bo po prostu Polacy by zostali uznani tam za piątą kolumnę i prawdopodobnie, no być może by to się skończyło dla nich bardzo źle. Dla nich, bo to dla nas to nie, ale dla nich by się to skończyło bardzo źle. Więc jeżeli chcemy taki efekt osiągnąć, no to róbmy tak dalej. To nie jest moim... I rzucilibyśmy, popchnęlibyśmy ich tylko w objęcia Moskwy. Objęcia Moskwy, tak by się na tym by się skończyło, bo biorąc pod uwagę możliwości sprawcze Polski, one są bardzo niewielkie, no to widać na przykładzie Ukrainy chociażby, że władze polskie nie potrafią spacyfikować takiego przedsięwzięcia, które w moim przekonaniu jest ostentacyjnie agenturalne, mianowicie w fundacji pana Kramka. Nawet tego, no to cóż, dopiero tam jakieś poważniejsze przedsięwzięcia, no takiego gówniarza nie potrafimy spacyfikować. No to w ogóle o czym my mówimy? Co do, wie pan, mocarstwowości w związku z Trójmorzem i tak dalej. Ja już mówiłem, że Polska powinna zachowywać powściągliwość, również retoryczną w tej sprawie. Bo musimy sobie zdać sprawę, co to jest mocarstwowość w ogóle. To jest zdolność państwa do ustanawiania własnych praw poza swoimi granicami. Taką zdolność nazywamy mocarstwowością. Polska takiej zdolności nie ma. Polska nie ma nawet zdolności do samodzielnego ustanawiania własnych praw we własnych granicach, bo jak wiadomo, 80% praw, jakie jest w Polsce ustanawiane, to są instrukcje Komisji Europejskiej, którymi zasypuje nas ona w ilości więcej niż jedna dziennie. Więc w traktacie akcesyjnym i w traktacie lizbońskim Polska znacznej części suwerenności się wyrzekła, więc jakże ma odzyskać mocarstwowość? To jest w ogóle, wie pan, poza jej jakimkolwiek zasięgiem. No i wyrzekła się suwerenności i to właśnie przypomniał niedawno Europejski Trybunał Sprawiedliwości, bodajże w odpowiedzi na skargę Słowacji w sprawie Biszurmanów. Otóż traktat lizboński ustanawia zasadę przekazania, jako jedną z zasad, która tam rządzi Unię Europejską, zasadę przekazania, która głosi, że władze Unii Europejskiej mają tylko takie kompetencje, jakie zostaną im przekazane przez państwa członkowskie. Czyli wynikałoby z tego, że państwa członkowskie nie tracą suwerenności, bo to one decydują, które kompetencje przekażą, których nie, ale... I to by nawet wyglądało niegroźnie, gdyby nie kolejna zasada, którą formułuje traktat lizboński, mianowicie zasada lojalnej współpracy, która głosi, że państwa członkowskie muszą powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Mogłoby zagrozić, nawet nie, że zagroziłoby na pewno, ale istnieje taka
możliwość. I to niezależnie od kompetencji przekazanych. I zasada lojalnej współpracy właściwie unieważnia zasadę przekazania. I ta, na tej podstawie, to właśnie na tę zasadę lojalnej współpracy powołał się w swoim wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu w odpowiedzi na skargę Słowacji w sprawie Bisurmanów. Bo Słowacja podnosiła, że myśmy się w traktacie nie zobowiązywali do tego, że każde głupstwo, jakie tam na przykład Niemcy zrobią, to my będziemy musieli powtórzyć. A Trybunał był innego zdania, to nie jest głupstwo, tylko dokonanie podziału imigrantów według kontyngentów ustanowionych przez naszą Złotą Panią zostało awansowane do rangi jednego z celów Unii Europejskiej. Et voilà. Szanowni Państwo, musimy powoli kończyć, więc ostatnie pytanie może, ktoś byłby... Proszę bardzo. Tutaj, znaczy Państwo są wszyscy skłonni do tezy, że mocarstwowość Polski to jest generalnie czymś dobrem. I tutaj mam pytanie, chciałbym rozróżnić dobro państwa polskiego od dobro narodu polskiego, bo tak wydaje mi się, że głównym okupantem Polaków to jest głównie państwo polskie, a nie Unia Europejska. I tu jest moje pytanie, bo Pan mówi, że jeśli nie będzie Trójmorza, jeśli nie będzie mocarstwowej Polski, to Niemcy tak jakby wejdą w rolę tych, którzy nami rządzą. Czyli będzie stamy się, jak to Pan ujął, jedną z republik IV Rzeszy, powiedzmy. I teraz chciałem się zapytać... Szczęście. I chciałem zadać bardzo podstawowe pytanie, które... Takie w sensie, co w tym złego się... W sensie, czy... W ogóle, czemu nikt w ogóle nie myśli o tym, czy istnienie państwa polskiego jest, że tak esencyjnie powiązane z dobrem narodu polskiego? Tak jakby... Przytoczę przykład może rozbiorów, że jakby Polska najlepiej rozwijała się za zaboru pruskiego. Nie, to nie Polska się rozwija, znaczy, tylko no, Wielkopolska. Ludziom, Polakom najlepiej żyło się, tak mi się wydaje, za zaboru polskiego. Tutaj... To zależy od, to zależy od, proszę pana, tego, co władze pruskie w tej sprawie postanowiły. Bo na przykład władze pruskie w pewnym momencie, do pewnego momentu się rzeczywiście żyło tam, no, tam lepiej, gorzej. Ale w pewnym momencie władze pruskie postanowiły Polaków zniechęcić do życia. Co zresztą, jak opowiadał profesor Wolniewicz, jak w czasie okupacji, bo on w Toruniu mieszkał, nie chciał podpisać folclisty i został wezwany do SD. No co to ma znaczyć, prawda? No i tam dyżurny SS-man go wprowadził do poczekalni i tam siedział z duszą na ramieniu, wpatrując się w takie zdanie Bismarka, które tam wisiało na ścianie. Bijcie Polaków tak, żeby im się odechciało żyć. Wie pan, to był też postępowanie rządu pruskiego wobec Polaków, własnych obywateli, tyle tylko, że Polaków. Więc to ja nie wiem, czy ja bym był taki zachwycony perspektywą, że będą mnie bić tak, żeby mi się żyć odechciało. Także to, wie pan, na czym polega zaleta niepodległości? I na czym polega wada wynikająca z jej braku? Że w przypadku, kiedy się ma niepodległość, to jest szansa, że bogactwo wytwarzane przez ten naród nie będzie obrócone przeciwko niemu. Jak naród niepodległości nie ma, to jest prawie stuprocentowa gwarancja, że bogactwo, które on wytwarza, może być w każdej chwili obrócone przeciwko niemu. Dlatego lepiej jest mieć niepodległość, niż jej nie mieć. Ja wiem, do czego pan zmierza, znaczy domyślam się, do czego pan zmierza, ale jeśli pan pozwoli, najgorsze są nieproszone rady, ale jeśli pan pozwoli udzielić sobie rady, to żeby pan... Ja podzielam te poglądy w ogólności, ale bym przestrzegał przed popadaniem w doktrynerstwo. To nie dlatego, że te poglądy są niesłuszne. Trzeba zwracać uwagę na to, czy państwo rzeczywiście zachowuje się jak okupant, bo własne państwo też się zachowuje jak okupant. No, daleko nie szukając, Związek Radziecki, trzeba oddać sprawiedliwość narodowi rosyjskiemu, że chyba najdłużej
spośród wszystkich narodów opierał się bolszewikom z bronią w ręku. Naprawdę, opierał się bolszewikom z bronią w ręku, wreszcie uległ, bo no, nie mógł liczyć na jakąś taką pomoc z zewnątrz i tak dalej, no i uległ. I potem stał się takim rozsadnikiem tej zarazy na całą Europę i inne części świata. Ale no i taki dobry Rosjanin to właściwie powinien być przeciwnikiem Związku Radzieckiego. No i byli tacy. Byli przeciwnikami bolszewików. Dobrzy Rosjanie byli przeciwnikami bolszewików. Tak, i to nie jest obojętna organizacja państwa dla tego, czy to państwo jest dobre, czy nie. Bardzo dobrą ilustracją tego, jak dalece było niedobre, odczuwane jako niedobre, że w pewnym okresie, to znaczy, jeśli dobrze pamiętam, w 1944 roku znaczna część wojska niemieckiego to byli dawni obywatele Związku Radzieckiego. To byli dawni obywatele Związku Radzieckiego, którzy uważali, że to... Nawet i tam, bo rozmawiałem kiedyś z taką Rosjanką z prawdziwej Rosji, ona z Suzdala pochodziła. I pytałem ją, czy to prawda, że jak wojska niemieckie wkraczały na tereny nie ukraińskie, tylko rosyjskie, rdzenne rosyjskie, czy ludność miejscowa budowała bramy triumfalne i witała Niemców? Ona mówi tak, tak było. Ale jak potem zaczęli mordować, no to już nie mieli żadnego powodu, żeby się cieszyć. Dlatego, wie pan, to jest ta maleńka różnica. No i tyle mam do powiedzenia, bo oczywiście trzeba dbać o to, żeby państwo nie było tyranem. To tak jak Maria Pawlikowska-Jasnorzewska na koniec, żeby trochę rozluźnić atmosferę, to zacytuję taki wierszyk, bardzo ładny zresztą, do własnego organizmu. Napisała taki wierszyk do własnego organizmu. I to można do państwa też odnieść. Nie bądźmy nigdy wrogiem, kapryśnym tyranem, co się duszy radosnej przeciwstawiać sili. Noś mnie na rękach ciało jasne i kochane i szanuj mnie nawzajem. A w ostatniej chwili, gdy nas ludzie odstąpią i zgaśnie nadzieja, wspomnij na obietnicę, przyjacielu drogi. Odejdźmy tak łagodnie, jak więdnie z Pirea, jak cichnie piosenka, jak kochanka serce oddaje bez trwogi.